Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pierwszy raz nagrywam od 3 dni, bo przez 3 dni pustoszyła mnie choroba. Siema Cika, czemu nie byłeś chory? Bo wy chorzy, no jesteś... Wszystko jasne. Tak, także 3 dni było po prostu dramat, wahało się, moja temperatura wahała się między 38 a 40, ale tak jak mówiłem na Snapchacie, prawdziwi mężczyźni umierają, jak mają gorączkę. Ej, ale ja przeżyłem, czyli co? Raz na miesiąc Castel del Piano zmienia się po prostu całe miasteczko zmienia się tak jakby długi rynek. Ziomeczku, mam jedno pytanie, co ty masz na włosach? Żel? Ptak ci narobił? Nie, ale patrz, dałem żel do dałem taki do... Lakier. Lakier do włosów, a dam do oczu. Tak. No. Yeah, piąteczka. Au! Oh, yeah! Woohoo! Rock and roll! Rock and roll! Yeah! W dzisiejszym dniu mamy jedno zadanie. Musimy znaleźć fajną świnię. Świnię królewską, jak to się mówi? Królewską, fajną świnię. Także zapraszamy do poszukiwań. Do you wanna dance? I nadal nie znaleźliśmy. Nie ma żadnej fajnej świni. Widziałeś jakąś fajną świnię? Chyba nie. Także dalej szukamy? Tak. Widzicie? Nasz samochodzik jest chyba zepsuty. Ej, to ten sam? Tak. Co mu się stało? Sara, co mu się stało? Nie wiem. Co mu się stało? Nie wiem. Co mu się stało? Pokazujemy świnię? Fajna jest? Pokazujemy ją? Tak. Ale świnia, co? O, tu mój gras. Nie, ja i moja świnia. Zobaczcie, wygląda to całkiem naturalnie, a to jest tak naprawdę przysmak Mercato, czyli świnia sobie leży, pani obrzyna świnię, wkłada w bułę i to jest mega słone i bardzo dobre. Luko! Ja, lui! Podskakujesz do mnie? Chcesz szybić, mówię, czy nie? Nie. Chcesz? Tak. To chodź. No chodź do mnie, chodź. Chcesz przecież się działać. Ale chcesz nam na poparki? Się napić wody, zimno. Mama! 38 stopni. No to zapytam, ile kosztuje. Dobra. Koniec rynkowania, idziemy teraz się coś napić, bo wiem, że w Polsce jest teraz 37 stopni, ale tutaj jest chyba 40, czy nie wiem, może 50. Ile tu jest stopni? 43. 43, myślę, że w słońcu jest więcej. Naprawdę jest mega upał, no ale ja to lubię. Ja dlatego tutaj przyjechałem, bo lubię wysokie temperatury. No i już wam nie skrzeczę, także idziemy się coś napić. Zobaczcie, w którymś z filmów opowiadałem wam o tych wszystkich wyścigach konnych, o flagach. I to już jest właśnie moment, w którym rozwieszane są wszędzie flagi. I zobaczcie, jak to wygląda ładnie. Co to za flaga? Borgo. To ja jestem za Borgo, bo różowy. Borgo! Borgo! Stecito! Borgo! Stecito! Borgo! Zamknij buzię! Dni choroby marzy mi się kola i będę ją pił, a ty będziesz piła wodę. Serio? Taka jesteś fit? Moja siostra! Moja! Zdrowie! Moje! Kogo zdrowie? Moje i twoje! Nasze, mój ksesny synku! Kocham cię! Zdrówko! Było? Tak. Zobaczcie, Sara była na takim warszawskim festiwalu kolorów, tylko że we Włoszech. Dużo bardzo? Tak. Tylko że wszystko zeszło mi.
A co miałaś bardziej? O jacie, ja byłam cała jak smerk wyglądałam, była cała niebieska. I byłam tak do mycia się. Słuchaj, ja byłam tak pokolorowana, że jak ja podniosłam spodenki, to miałam taki pasek. A obrzuciłaś kogoś jakoś mocniej? W twarz na przykład? Nie, piąteczka. Dobra, idziemy teraz nad... Ty, to jest ten kosz. Wiesz, co robimy, jak widzimy ten kosz? Robimy. Dawaj. Pytałem was, po co są te parasole? I tamte też. I dużo ludzi mi odpowiedziało, że właśnie są od słońca i dla ozdoby. I chyba to właśnie o to chodzi, nie? No może. Doszliśmy do wniosku, że to właśnie jest od słońca, na pewno, bo teraz są we Włoszech jakieś takie temperatury, że aż w wiadomościach piszą, że trzeba uważać. Jeszcze tutaj mam dla was szybki konkurs. Co tutaj może być? Jak myślicie? Piszcie w komentarzach, co tutaj się znajduje. Wygranym dam serduszko pod komentarzem. Ale nagroda, wow. No ale może ktoś się skusi. Po co ci ten kiziom? Chcę zabić. Można sobie przemyśleć tutaj, Olek, co? No. Ale co przemyśleć? Że to był ciekawe luki. Na przykład można to przemyśleć. Można też przemyśleć, żeby być grzeczniejszym dzieckiem. Jestem grzeczny. Nie no, jesteś w sumie racja. Śmieszny żart? No. Dawaj. Był taki Pierino i mama jemu powiedziała, żeby kupił mortadele, ale sklep był zamknięty. Ja ale to zrobił. I oglądanie. Mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Wiem, że to było po 3 dniach takich mocnych przejść, więc może wam ten głos mój nie przeszkadzał. Przynajmniej mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że podobał wam się kolejny dzień z tego naszego szalonego życia, nie? O, dobra. A, wow. Jeśli podobało wam się to wszystko, to zostawiajcie łapy, suby i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema. Nara.